przyjacielem też widzę energetycznie, że ta relacja jest do uzdrowienia, tak? Bo co z tego, że ja wam powiem, że no tutaj będzie zdrada, to się rozpadnie, ale może da się to jeszcze uratować, tak? Pewne rzeczy rzeczywiście no są, tak? Są nam jakby przeznaczone, ale jak się one potoczą w naszym życiu, tak naprawdę zależy od tego, jakie podejmiecie decyzje. I jest coś takiego jak aspekt naszej wolnej woli. Jesteśmy w stanie dużo zmienić w swoim życiu. Czyli te wróżby tak naprawdę one każdego dnia mogą się zmieniać, tak? Czyli ja kładę dzisiaj, to kładę na tą energię tego dnia. Czyli jest szansa, tak? Jest szansa poprawy, więc myślę, że takie rzeczy możemy tutaj sprawdzić. Jak wiecie, ja też z daty urodzenia liczę 6 poprzednich wcieleń. Tych wcieleń oczywiście jest bardzo dużo. Natomiast te 6 to są te wcielenia, których tematy w tamtych życiach niezakończone. Zakończycie sobie w tym życiu, czyli pokaże mi się to, czy macie predyspozycje ezoteryczne, czy macie jakieś blokady, na przykład związane ze ślubami, jeżeli byliście zakonnikami w jakimś wcieleniu, czy jakie macie predyspozycje do jakichś zawodów, czy możecie mieć jakieś przeniesione karmiczne obciążenia tamtych wcieleń. Takie rzeczy widzę, możecie mnie poprosić o takie przeliczenie z daty urodzenia. Możecie mnie poprosić o przesłanie angielskie, więc w zasadzie tutaj szerokie spektrum. Zobaczymy w praniu, co nam tutaj wyjdzie. Więc jeszcze raz Was tutaj serdecznie witam. Bardzo się cieszę, że mogłam znowu do Was przyjechać, bo już mnie dawno nie było. Trochę spędzimy czasu, bo jestem z Wami do środy, więc jeżeli dzisiaj nie złapiecie mnie, to możecie jeszcze jutro i w środę mnie poszukać. No i cóż, no to co, działamy, tak? Słyszę, że już mam pierwsze SMS-y. Pani Beato, proszę o oczyszczenie Krzysztofa urodzonego 08.08.1984 roku. Jak ułożą się relacje z Pauliną?